MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Słuchajcie, totalny spontan. Umówiłem się na wywiad z Adrianem Ciosem, a był Amadeusz Ferrari. Witam cię. Cześć. Amadeusz, takich ruchów, jakie robisz aktualnie w internecie, to jeszcze chyba nie robiłeś nigdy. Powiedz mi, na początku to wszystko było planowane, ten serial cały był zamierzony, czy po prostu wykminiłeś okazję, wyczułeś okazję i to podłapałeś? Inaczej, no każdy wie, że ja lubię, jak jest o mnie głośno i wiemy, jak prowadzić swoją grę w internecie. Jedyne, co jest mi troszeczkę smutno, że w pewnym momencie w złym rowisku włożyłem kij. No bo tutaj Fagata bardzo brzydko się zachowała, mówiąc, że na przykład my ją wykorzystamy i ona skończy zaćpana mefedronem, tak? No to jest coś, co naprawdę we mnie ugodziło, no bo ja znam swoje intencje najlepiej i postanowiłem, że dam pstryczka w nos Fagacie i to było żartobliwie i to był właśnie troll. Jeśli kogoś to nie śmieszy, to odpalcie sobie jej reakcję i powiedzcie, że nie jest chociaż trochę śmieszna. Dla większości będzie to swego rodzaju śmieszne i sposób, w jaki wyprowadziłem Fagatę, na cały czat pisał, że jestem kurwa tam szefem gigaczadem, tak? Dopiero inne juleczki się podzywały i że co ja robię, bo tutaj już podłapały, że pomawiam ludzi, ale ja już rozmawiałem ze Stewartem prywatnie, no Steward tutaj uznał, że będzie nie fair, jeśli w stosunku do mnie, jeśli troszeczkę nie wkroczy tutaj do akcji. Grałem pewnego dnia, tam było kilka dziewczyn, małe grono, kilku facetów, to nie będę wymieniał. Graliśmy w butelkę na pytania, tak? No i padło pytanie do Stewarta, czy byłeś kiedyś zdradzony? No i Steward powiedział, że tak. I rozwinął się troszeczkę na ten temat. Przez kogo, co i jak. No i co? No i ja, mając takie informacje, że chodziło konkretnie o Fagatę w tamtym momencie jemu, po prostu powiedziałem, że Fagata coś tam, jutro powiem na live'ie, z kim Steward zdradził Fagatę. I nie zamierzałem mówić naprawdę kto, tylko zgarnąć sobie znowu cały zasięg do mnie, bo to są właśnie te ruchy, to jest takie trollowanie internetem. Ja chciałem się bawić internetem, żeby ludzie mieli prawo się bawić ze mną i mieć z tego wszystkiego bekę, a oni trochę pod wpływem, ona pod wpływem emocji tutaj podała czyjąś ksywkę, tu już zadzwonili do Stewarta, czy tam napisali, wiesz, tu już zaczęli to wszystko podważać, ja jeszcze nie zdążyłem nic powiedzieć. Powiedziałbym z Danielem Magikalem, moglibyśmy się rozejść, wiesz, na live'ie trochę ludzi by się do mnie przyjebało, że co ty odwaliłeś. No i to jest jedyne coś, co jest nieprzyjemne, bo ja nie lubię ludziom robić dram i prać brudów, ale że już zostałem posądzony o pomówienie, no to musiałem dowodów przedstawić, ale przede wszystkim na następnym live'ie dostanę wiadomość, czy to głosówkę, czy wiadomość taką do pokazania ludziom przed ekran od Stewarta, bo z nim wczoraj o tym rozmawiałem, że to po części jest troszeczkę jego wina, bo wprowadził błąd, a co do, że to był prank, to Steward został podczas tej akcji poinformowany, że to będzie prank, a wyszło niesmacznie. Słuchaj, Amadeusz, a nie uważasz, że Fagata mogła się zdenerwować, bo jak rzucasz komuś takie rzeczy, że ja powiem, z kim ona zdradziła, oczywiście, to ona, wiesz, mogła się zdenerwować i to jest normalne zachowanie. Ja chciałem wywołać dokładnie taką reakcję, jaka była przed kamerą, tylko że ona nie wiedziała, że to się kończy happy endem, ale że zaczęła iść na wojnę, no to nie mogło się to skończyć takim totalnym happy endem, a i tak uważam, że wyciągnąłem minimum i że potraktowałem ją tak, wiesz. A dziwisz się jej trochę, jej reakcji? Bo ja się w ogóle na przykład nie dziwię. Ja się nie dziwię, ja właśnie chciałem wywołać taką reakcję. No. To jest właśnie to trollowanie, bo to był prank oparty na prawdzie. I to było w tym najśmieszniejsze, rozumiesz? Że ona wie, że ja wiem. Ale ludzie nie wiedzą. No i na tym to wszystko polegało. No ale i to miało być takie trollowanie internetem, ale oparte na prawdzie. Tylko, że niekoniecznie to prawda musiała ujrzeć światło dzienne, nie? No i tutaj zmarnowałem sporo czasu i tego wszystkiego, gdzie był pik taki tego wszystkiego, a ten cały serial. No to jest beka czysta sama w sobie, tylko że jest to beka z tym Magikalem, z tą Nikitą, z tym wszystkim, tylko jest to tak, że ludzie szybko zmieniają strony. Raz są za tą, raz są za tą. Tu uciekaj przez kilka miesięcy, kurwa, jaki smutek w oczach. Tutaj Magikal się poryczał na live'ie, naubliżał jej tam, powyciągał jakieś brudy, w ogóle nagadał, że jest prostytutką, sratatata, że za pieniądze, to tam, to siamto. I zobaczyli realne emocje u Daniela, no to kurwa ją trzeba jebać. Ale nie patrzą tego, że ona nie wyciągnęła całego syfu, który się wylał. No jak teraz powiedziała, żeby dał jej spokój, bo wyciągnie ten syf, no to od razu powiedział, ja już nie chcę o niej mówić, nie? No bo wie, że to by mu nie wyszło na korzyść. Jakby, a ja jestem stroną neutralną, która nie ma. Ja nie mam nic i Magiczny do mnie też nic nie ma. Rozmawialiście ze sobą w ogóle, czy tak, nie? Tak, rozmawiamy. No i jakie są między wami relacje? Nie chcę
chcę tutaj wdawać się w szczegóły. Wydaje mi się, że jest okej, okay, no bo za co on może mieć do mnie pretensje? A ja ani nie przeleciałem, ani nic. Ona, to, że ona od niego odeszła, to jest jej wybór. Nie może wrócić do rodziców, okej. Okay. W takim razie co, ma iść pod most, czy coś takiego? Ona jedyną osobą, którą poznała przez kilka miesięcy, był Adrian. Naprawdę, powiem ci szczerze, że w słabym towarzystwie się obracała. No ja bym nie zaufał tam praktycznie nikomu. Uznała, że on jest osobą godną zaufania, a że ja się z nim znam, on się zgłosił do mnie, stać mnie finansowo na to, żeby komuś pomóc. Proszę bardzo, jeśli ja dostanę jeszcze jakieś zasięgi, jest to powiązane z moją pracą, dwie pieczenie na jednym ogniu, wszyscy są zadowoleni, dziewczyna nie pije, nie tego, możemy dzisiaj zrobić testy, kiedykolwiek, nie ćpa, a tu chodzi o chęć zmiany. Nie chodzi o to, że ona się zmieniła i została zakonnicą, ale skoro nie pije, nie ćpa, idzie w dobrą stronę, to znaczy, że czy to nie jest, można uznać chociażby w jakimś stopniu, że ta pomoc idzie w dobrą stronę? Ja uważam, że pierwszą zmianę trzeba zacząć od samego siebie. Czyli jeśli ona rzuciła używki, to jakim prawem wy macie przepierdać? Co inaczej, jakbyśmy tutaj z nią chlali, wiesz o co chodzi, i tak samo by się staczało, jak się stacza tam. Wtedy uważam, że mogliby mieć pretensje, ale jeśli to idzie w dobrą stronę, to uważam, że nie. Madi, bo ja się podpytam, dużo ludzi pisało w komentarzach, że specjalnie wykorzystaliście Nikitę pod zasięgi. Jaka jest twoja odpowiedź na te słowa? Co to znaczy słowo wykorzystaliście? Gdzie ja ją wykorzystałem? W jaki sposób? Wykorzystać to można, kurczę, wykorzystać to bardziej to jest coś takiego jak, powiedzmy, Fagata Stewarta, czyli udawała miłość lub nie udawała, ale była po prostu osobowość miała fałszywą i ostatecznie zniszczyła chłopa psychicznie, tak? I tutaj powiedzmy, że można, niektórzy powiedzą, że wykorzystała Magikala, bo wiedziała jak u niego jest, owszem, ale oni najpierw, przypomnę, jak byli razem, nie mieszkali przez 2 miesiące z ich matką. Ponoć jak się wprowadzili z ich matką, to wszystko legło w gruzach i ona, i głównie pani Gosia, za którą zresztą mocno był Daniel, przyczyniła się do rozpadu ich związku, no bo sorry, ja wiem jakie tam padały odzywki, jakie tam było traktowanie, jak ona będzie kiedyś chciała, to wam powie. Ja nie zamierzam tego mówić publicznie, więc tutaj nie, po pierwsze, to nie jest do końca moja sprawa, więc nie można za to, uważam, że atakować mnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że po tym jak ja byłem do niej sceptycznie nastawiony, ale po tym jak z nią porozmawiałem na żywo, ona się trząsła, stary, i to nie aktorka, ja nie jestem głupim typem, ja umiem rozpoznać, kto się trzęsie pod publiczkę, a kto się trzęsie, bo faktycznie jest zestresowany i faktycznie nie ma jak. To, że my tam powiedzieliśmy, że ją zabierzemy do Dubaju i faktycznie to zrobimy, tylko że jak mogę zabrać do Dubaju dziewczynę, która nie miała dowodu, już jej dowód przyszedł, więc będziemy lecieć najpierw do Marbei, no bo do Hiszpanii można dowód, czekamy na paszport, żeby polecieć dalej, że tam jej zrobimy włosy czy coś, no to wiadomo, że skoro wzięliśmy osobę, która wszystkie pieniądze, jakie zarabiała, oddawała Danielowi, więc nie mogła się upiększyć, a każda kobieta lubi się czuć kobieco, pięknie, dbać o siebie i nas stać finansowo na to i w sumie ją też by było na to stać, bo byście się zdziwili, jakie można zarabiać pieniądze na tych TikTokach przy ich widowni, a to, że ktoś wszystko zabiera, to swoją drogą, tylko że wy nie widzicie, ile jej wpada do portfela, więc tego nie wiecie. Bo tam ktoś woli sobie załatać dziurę w ścianie czy w czymś tam, zamiast jej dać. Chodzi o to, że jest zaplecze finansowe takie, żeby się upiększyła, jako kobieta ma prawo czuć się kobieco, chcieć tego, to niech sobie to zrobi. I nikt nie ma prawa, uważam, że się do niej przypierdzi, że ona nie chce wyglądać jak jakaś, wiesz o co chodzi, jak wieśniara, no. Słuchaj, ludzie też pisali... Ostatecznie, bo tak przedłużam. Dobrze. Nie wiem, w jaki sposób ja ją wykorzystałem. Czy uszczknąłem odrobinę zasięgów na tym? Na pewno. Czy ja się z tym kryję? Nie. Czy ona na tym... Więc nie wiem, w jaki sposób ja ją wykorzystałem. Mieliście, powiem brzydko, zainwestować 100 tysięcy złotych w przeciągu tygodnia. Gdzie jest ten hajs? Póki co zainwestowaliśmy tam we włosy plus na życie, to powiedzmy, że tylko z 10 tysięcy. Wczoraj zamówiliśmy komputer o wartości niecałych 30 tysięcy. Dzisiaj jest do odbioru. Dzisiaj go odbieramy. Do streamów, tak? Jakiś? Po prostu komputer. No, to jest takie, wiesz, no, w dzisiejszych czasach miejsce, powiedzmy, pracy, tak? No. Więc kupiliśmy jej najlepszy sprzęt. Czy będzie streamowała? Myślę, że tak. Czy kupiliśmy? Jeszcze nie zapłaciliśmy, dzisiaj idziemy za to zapłacić, bo wczoraj chcieliśmy kupić, chcieliśmy na nim odpalić live'a, ale w XCOMie jest tak, że nie trzymają sprzętu na miejscu, więc trzeba było poczekać do dzisiaj, czyli jeden dzień. I faktycznie nie wywiązaliśmy się w ciągu tego tygodnia, bo nieoczekiwany zwrot akcji był. A co było tym nieoczekiwanym zwrotem akcji? Ja musiałem, zanim zacznę nagrywać filmy, to
pomówiłeś, to musiałem najpierw udowodnić tą fagatą, więc zamknęliśmy sobie to, możemy pójść dalej, czyli robić swój content. Ona po prostu dołączyła do naszego teamu i tyle. Nasz team się składa z iluś tam osób, mamy też pracowników, którzy nawet nie wiecie, że są naszymi pracownikami, każdy ma jakieś tam funkcje, jakieś zadanie. I tyle, dołączyła do naszego teamu, jest w naszym teamie, ja ją bardzo lubię, sympatyczna dziewczyna żywo, wcale nie taka głupia, za jaką ją mają. Faktycznie troszeczkę z patologicznego środowiska była, ale nie ma takich, zauważyłem, skłonności patologicznych sama w sobie, więc jej wystarczy, że jak będzie przebywała w gronie odpowiednich ludzi, to nie będzie sama się zachowywała jak patola. Słuchaj, miałeś łowić aligatory w Stanach, plany się chyba zmieniły, tak? Nie do końca. Oczywiście, że plany się troszeczkę zmieniły i plany różne się w ogóle, wszystko koliduje, bo tutaj wszystko się zmienia bardzo dynamicznie. Zobacz, był Heilig, był Heilig, nie ma Heiliga, no. Tak? Miał być Dubaj, nagle dołącza Nikita, nie ma paszportu, no to jak mamy polecieć do Dubaju? No to w takim razie najpierw gdzieś do Europy. Mhm. Moja walka miała być na Kingpinie i jest. Walczysz? Walczę. O, to mamy oficjalkę, tak? Mamy oficjalkę, jestem na ostatniej prostej, ponieważ mój rywal już się zgodził, ale zaczął teraz jeszcze delikatnie świrować z wagą, ja się zgodziłem na mniejszą wagę. Coś znajdę, tylko się podpytam, czy to jest ten gość. Słuchaj, bo krążyły grafiki. Mhm. Krążyły grafiki i zaraz bym chciał tylko, żebyś opowiedział, czy to jest... Powiem tak, jest to bardzo zasięgowy koleś, ma dużo milionów na YouTubie, ileś tam milionów na Instagramie, no zasięgowy jest gość. Zasięgowy, znany, nie chcę więcej zdradzać. No dobra, tylko no, ja ci, bo pytać, zobacz, o taka jest grafika. Być może to jest on. Słuchajcie. Być może to jest on, oczywiście to nie jest prawdziwa grafika, ale być może to jest on. Tak, ktoś się postarał, ogólnie ładnie. Pytanie tylko, czy inaczej, on już się zgodził, ale jednak zaczął zaraz świrować z wagą, no. Ja się zgodziłem na mniejszą kategorię wagową, no troszeczkę ma tam leciutką kubkę w majtkach, że Nightmare from Poland po niego przyjdzie, wiesz, Lord of Hell. Będzie dymił tam, czy nie, na tę konferencję? Oni jeszcze takiego czegoś nie widzieli, tak mi się wydaje, że to będzie dla nich nowość i no, oryginalna nowość, ponieważ wbrew pozorom, Freak Fighty chyba w Polsce były pierwsze niż za granicą. Wiesz co, tak nie wiem, jak wydaje, to tam jest... No bo to teraz tak zostało rozpromowane przez tych braci Paul, ale w rzeczywistości to Freak Fighty były wcześniej w Polsce, więc można powiedzieć, że ja już wiem know-how to do it, a oni jeszcze widzę, że się uczą tego, więc ja im taką lekcję dam, a jeszcze po tym, co wiem, że się wydarzy w walce, to będzie to taka typowa lekcja pokory. Wysyłałeś im swoje highlights z konferencji itp., czy nie? Słuchaj, oni się odezwali do mnie sami. Aha. Na privie. No oni znają się na rzeczy, więc wiedzą do kogo powinni uderzyć, oni tutaj na polskim rynku nie za bardzo widzą innych ludzi, którzy by się do tego nadawali, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ja nie przychodzę tylko do fejmu po wypłatę i okej, jestem tam influencerkiem, usiadłem sobie, myślę, jak tu nie spierdolę wizerunku, bo będę miał jakieś deale, wiesz, o co mi chodzi, deale. Ja w przeciwieństwie do nich jestem na tyle popularny i też robię tak dobre pieniądze, że nie potrzebuję lizać jakimś tam, nie wiem, Coca-Colą czy innym takim, żeby dostać trochę pieniędzy od nich. Także ja nie wychodzę do Fame MMA tylko po wypłatę, tylko ja przede wszystkim wychodzę zrobić show, żeby jak ktoś będzie chciał oglądać następne Fame MMA, to żeby wiedział, że tego świra bym zobaczył, bo jak obejrzelibyście sobie ostatnią konferencję i zabralibyście moją część, to tak trochę byłoby... No. Nie, było dobra, nie gadaj. No, dlatego mówisz, jakby nie było mojej części, no. To byłoby tak... No. Jeszcze jest Daro Lew, stary, nie obrażę, słuchaj, Darka. Daro robi takie dymy. Ja nie krytykuję wszystkich. Tak, tylko powiedziałem, że czegoś by tam brakowało, no i każdy robi te dymy na swój sposób, no tak? No tak, tak, no bo jest Pasu też, to robi trochę w inny tak sposób. Czyli co, ta ekspansja już staje się, powiem tak, ciałem, tak? Inaczej, ja nie wyobrażam sobie chyba na dłuższą metę mieszkać w Polsce, bo po prostu ja lecę podbić świat. Moim ostatecznym celem jest Floyd Mayweather. I z przyjemnością wysłucham teraz tych śmiechów, tylko że najśmieszniejsze jest, że już... No. Za granicą wiedzą ci, którzy mnie tam zapisali, że ja się tam wybiję. I oni już robią całą drogę pod Floyda Mayweathera. Powiem tyle, na przykład ten gość, którego przed chwilą pokazałeś, on miał walczyć na przykład z KSI-em. Na przykład Floyd walczył z bratem KSI-a, Deji, który ma mniej followów na Instagramie od niego, jest mniejszym twórcą od niego, więc skoro Floyd walczył z mniejszymi twórcami niż mój rywal, a
ja jestem sprytną osobą i zamierzam się wybić szybciutko za granicą, przyjść i zgarnąć laury, to dlaczego Floyd nie miałby zawalczyć ze mną, jeśli jeszcze Polacy nie byliby zawistni, tylko wręcz przeciwnie, potraktowaliby mnie, że jesteśmy jak wikingowie, k***a, nacieramy teraz na inne kraje, grabimy, łupimy, zabieramy i wszystko przywozimy do Polski. No. Jeśli będę miał wsparcie od Polaków i wjedziemy, k***a, jak jedna wielka armia w nich, to dlaczego ma to się nie udać? Jak husaria, stary. Dosłownie, no, jak husaria. No ja tam podałem przykład wikingów, bo akurat inspiruję się troszeczkę wikingami, tak? Aha. Ale możemy być jak jedna wielka husaria i kurde, powinniśmy tacy być. Nie, że tutaj tego. Wy serio myślicie, że Floyd jest niemożliwy, a ja nie, że myślę, że jest niemożliwy. Ja wiem, że on jest że jest możliwy i ja wiem, że z nim zawalczę. Zobaczcie sami, ja to wiem. Nie mam jeszcze tego na piśmie, ale wystarczy, że wykonamy wspólnie odpowiednie ruchy i pamiętajcie, że wy będziecie tego częścią, bo to nie jest tak, że ja. Ja na przykład, jeśli będę robił live, będę miał po kilkadziesiąt tysięcy widzów i na live'ach wjedziemy w nich wszystkich, na przykład odpalimy Instagram Floyda, zasypiemy, wiesz, tymi tutaj, że będą wstawiać, będą te gify, jak kopnąłem Polaka w głowę i tak dalej, że Polish Nightmare idzie po Floyda, że Floyd w strachu. To jest beka, jak ma w sobie. Oni mają content, no tak. I jesteśmy wtedy jedną wielką familią. No. Ale wiesz co, to Filipek pokazał, że można zjednoczyć wszystkich, bo ludzie pisali te komentarze, żeby Filipek zawalczył, więc chyba to jest do zrobienia. Słuchaj, powiedziałeś o wikingach. Z jednym wikingiem w Polsce masz zatarg. Jak to wygląda twoja sytuacja aktualnie z Sylwkiem Wardęgą? Bo widziałem, Wojtek wstawił na story, że coś nagrywa, no i wszyscy strzelają, że nagrywa materiał o tobie. Ludzie zaraz powiedzą, że a boisz się albo coś tego, bo już przeczytałem. Mhm. Czy ja mam z nim zatarg? Inaczej, czy ja pokłóciłem się gdzieś z Wardęgą? Ten mój filmik, ten pierwsza parodia, to przede wszystkim nie była parodia, chociaż była, tylko to też było streszczenie. Jeśli ktoś nie oglądał dramy, to obejrzał sobie streszczenie od A do Z, dokładnie tak wyglądała drama, tylko że zamiast mówić tam, nie wiem, stew, to mówiłem stwu, bo było to w formie jakiejś tam parodii, tak? Ja pokłóciłem się z Fagatą o jakąś pierdołę. Sylwek zawierzył jej na słowo. Dowiedział się teraz od Stewarta, że co mi zdradził podczas tej gry ze Stewartem w butelkę, więc uważam, że Sylwek jako człowiek no logicznie myślący nie powinien kontynuować jakiejś spiny ze mną, no bo z jakiej racji? No przecież poszło o Fagatę, okazało się, że prawda leży po mojej stronie, no to co? To znaczy, że jeśli poszło o temat Fagaty, okazało się, że Fagata nie miała racji, to dlaczego on ma nagle atakować mnie? Wiesz co, bo to pewnie też chodzi o te szachy, co wstawiałeś, o te parodiowanie jego na story, jego głosu, pewnie się za to zdenerwował też, nie? Inaczej. Ja Sylwka lubię, mieliśmy działać coś tam razem, nie wiem, może kiedyś w przyszłości będzie, ja nie zamierzam już nikomu robić dram. No. To chodzi, bo to dla mnie to jest strata mojego czasu, tym bardziej, że nigdy bym nie zrobił nikomu dramy, jakbym nie wiedział, że prawda leży po mojej stronie, a nawet jakbym wiedział, że leży po mojej stronie, to i tak bym jej nie robił, tu był. Ja ich takiego pstryczka w nos chciałem, za to jak się brzydko wypowiadała o mnie, o Nikicie, a okazało się, że oni to potraktowali zbyt poważnie, jak sobie odpalisz moją storkę. Że ja tam tańczyłem, kurwa, i się śmiałem, rozumiesz? Dla mnie to była beka poparta prawdą, a ona wzięła to zbyt personalnie i wywołała, że tak to nazwę, wilka z lasu. Jeśli Sylwek postanowi jednak mnie niszczyć, płakać nie będę, wszystko inaczej. Ja nie znajdzie nic, nikt na mnie, co sobie można wygrzebać, nie wiem, z jakichś takich brudów poza tym, co jest w internecie. Wszystko, co ja nie jestem święty, wszystko, co odpierdoliłem, jest w internecie. Więc każdy sobie może z tego zmontować filmik, więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo to wszystko, co ja święty nie jestem, nie zgrywałem nigdy świętego, więc o co się mogą do mnie dostrać? No, zrobi dramę, to zrobi, to będziemy wojować, ale czy chce z Sylwkiem wojować? No jeśli się szanujemy od jakiegoś czasu, to szczerze mówiąc nie chciałbym, aha, bo tu bardziej chodzi tak prywatnie, personalnie, że no nigdy nasze drogi się nie przecinały w złą stronę, a tu nagle, ale to zależy od tego, co Sylwek ma w głowie. Ja nie wiem, co on ma w głowie, nie wiem, co on do końca kombinuje. Wiem, jakie robili wywiady takie środowiskowe na mój temat teraz. No i wiem, że grzebali. Wiem, że grzebali. A nie mógł jeden wiking zadzwonić do drugiego wikinga i to wyjaśnić?
No mogliście chyba tak zrobić, co? Off camera, nie wiem, na pewno masz numer do Sylwka, no nie wierzę, że nie masz, a jeżeli nie masz, to nawet napisać na Instagramie. Ale ja zakładałem, ale mogliśmy, ale zakładając, że Sylwek jest po stronie Fagaty, a Fagata nie chce się przyznać do błędu, chociaż nawet Stewart jej doradzał, żeby po prostu się przyznała do błędu i żebyśmy zakończyli to, żeby żadnych filmów nie tego, że po prostu powiedziała, sorry Nicola, kurwa, niepotrzebnie tam, no bo to jest słabe, nie, że mówi, że skończy, że my ją wykorzystamy, ona skończy za... To jest giga słabe. To, kurwa, bo się troszeczkę pogubiłem tutaj, sorki, jeszcze, bo ja na czczo jestem, jeszcze nie zdążyłem nic zjeść. Jakie 16. Sorry. No, czy nie mogliście do siebie zadzwonić, no i to wyjaśnić, tak off camera, no ale, nie? Ale skoro, no niby mogliśmy, ale ja nie lubię wyciągać swoich asów z rękawa, a zakładając, że Sylwek trzyma stronę Fagaty i ja bym powiedział Sylwkowi, co mam, to być może oni wykorzystaliby to przeciwko mnie, tak jak od razu zagrali kartą, że Stewart powiedział, że Fagata go nie zdradziła z Jacksonem. Aha. Rozumiesz, napisali do niego i wstawili to w internet. Wiesz, o co chodzi? Aha. On nie wiedział, Stewart, o co chodzi, więc odpisał po prostu, rozumiesz? No i więc ja się bałem, że wtedy wykorzystałem tą informację przeciwko mnie. Aha. Słuchaj, a jak twoje teraz relacje z Fagatą? Bo tutaj było grubo, jest grubo, tylko jak to wygląda na ten moment? Ja mogę powiedzieć tak. Patrząc na jej zachowanie, nie powinno być mi jej szkoda, ale jednak to jest niezgodne z moim sumieniem, żeby prać komuś brudy. Dlatego ja to wyprałem w jak najdelikatniejszy możliwy sposób. Ludzie się zastanawiają, czy te screeny są prawdziwe. Oczywiście, że są prawdziwe. Oczywiście, że jak będzie trzeba, to po prostu będzie wrzucony po prostu screen, gdzie widać nick. Jedne są z jego prywatnego konta, który tam obserwuje Nitro i wszyscy inni, drugie są z jego publicznego konta, tak? No gadałem ze Stu, no przecież Stu rozmawiając ze mną, no to wie, że one są prawdziwe, więc też mnie nie świrowałby po prostu, tak? No ja jej życzę okej, szkoda tylko, że szkoda, no był jakiś tam prywatny kontakt, co prawda ja się z nią nie kontaktowałem, ale ona przez kogoś, my przez kogoś, żeby jednak się wycofała, no nam wydawało jej się, że jej tego nie udowodnimy niczego, więc wolała tutaj trzymać swoją stronę, nie? Słuchaj, no serial powstał nam niesamowity, naprawdę godny publikacji na Netflixie. Zostawmy te sprawy, te dramy z boku. Powiedz mi, jak wyglądają walki? Jest Kingpin, ale co dalej? Bo czekać jeszcze pojedynek z Marcinem Dubielem. No ja już wyraziłem chęć walki z Dubielem. Federacja dzwoniła, ja się zgodziłem. No pytanie, czy nie narobi w portki. Niezależnie od tego, kiedy by ta walka była. Niezależnie od tego, kiedy ja jestem gotowy na nią. Mogę dać mu solidną lekcję pokory. Mnie to śmieszy, że ludzie w ogóle myślą, że Dubiel ma jakiekolwiek szanse, jeśli Kacper w formie życia sobie nie poradził, gdzie ćwiczy 100 razy więcej, jest lepszy od Dubiela. Nie mówcie mi, że na przestrzeni tych 18 czy tam 16 minut wygrał Dubiel, bo był całą walkę bity i po prostu przegrał przez to, że był bity. Wyobraźcie sobie 3-3. Zapowiedziałem już, że wykończy Kacpra przed czasem, było blisko, ale się nie udało, więc tu nie chcę tak zapowiadać, bo będą mi mówić, teraz też tak mówiłeś. Po prostu to jest moment, w którym teraz troszeczkę mniej gadania niż wcześniej, więcej pokazywania, przejadę go i zobaczcie sami, Dubiel jest na zupełnie innym poziomie niż ja, nie ma ani lepszej stójki, ani parteru, ani kurwa zapasów, więc nie może zrobić mi dosłownie nic, jest skazany na pożarcie. Tak też to będzie wyglądało. To będzie przejażdżka. Dubiel jest dużo słabszy od naszprycowanego Błońskiego w formie życia. No i to będzie pogrom. Słuchaj, ja się bałem o otoczkę medialną wokół tego pojedynku. Ostatnio byłem 2 dni temu w Akademii. Trener Mirek mówił, że nie ma co się martwić, bo że otoczka medialna będzie gruba w tym pojedynku. No na pewno jest dość duży konflikt trenerów, tym bardziej, że konflikt się podsycił na ostatniej gali właśnie, bo trener Szyszka coś tam powiedział do mojego trenera. Mój trener mu odpowiedział, także się podgrzało, no padło wyzwanie ze strony trenera Mirka, który jest po nowotworze i nie ma co od niego wymagać, żeby człowiek po chemioterapii, kurde, który prawie zmarł, walczył, ale w jego żyłach, w żyłach jego syna płynie ta sama krew, więc tutaj trener wystawił swojego syna kontra trenera Szyszka. No, z tego co wiem, to trener Szyszka nie jest zainteresowany pojedynkiem, więc bardziej potarczki
potyczki słowne tutaj będą wchodziły w grę. No, słuchaj, otoczka będzie super, Dubiel ostro przesadził, szczególnie po Gali, co pierdolił w tych wywiadach. No, to jest chłopaczek do bicia, no taka jest prawda, to jest chłopaczek do bicia. Może sobie gadać co chce, może wyśmiewać co chce. Ja go oszczędzałem na całą tą galę, ponieważ on był bardzo miły do mnie poza kamerami i mówił, że mnie lubi. No ale widzę, że ego mu wyjebało, bo mnie sędziowie, nie sędziowie, tylko lekarze nie dopuścili. I teraz kurwa, wkurwia mnie coś takiego, wiesz co? Takie zarzucanie teraz mi, że ja nie wyszedłem do walki, sorry, jeśli zapytacie włodarzy, to ja i włodarze namawialiśmy lekarzy, żebym został wypuszczony. Namawialiśmy włodarzy, nie chcą tracić twarzy, jest, nie jest im, oni wolą nawet, żebym dostał w pierdol, bo wy myślicie, że jestem ich pupilkiem, a nie jestem ich pupilkiem. Ja zawsze miałem kłody pod nogi rzucane. Taka jest prawda, że miałem rzucane. Ja sam się stałem gwiazdą tej federacji, a nie federacja mnie kreowała na gwiazdę. Nie wierzycie? To sobie przejrzyjcie, kurwa, moją historię. Więc włodarze namawiali lekarzy, ale lekarz powiedział wprost, że jeśli mi się coś stanie, to on nie będzie za to brał odpowiedzialności i on się na to nie zgadza. Ja również namawiałem lekarzy i to namawiałem przy włodarzach, bo czułem, że jestem w stanie wyjść. No, było podejrzenie złamania kości tutaj. No, okazało się, że ta kość nie jest złamana, tak? Złamany jest nos. Nos mam do nastawienia, jeśli chodzi tylko o względy estetyczne, tak? No i miałem rozcięty łuk brwiowy, więc i teraz miałem, okazało się, że miałeś tylko sam nos. Przecież na sali nie ma USG, nie ma kurwa rentgena, nie ma kurwa tego magnetycznego rezonansu, więc lekarz mógł tylko przypuszczać i takie były jego przypuszczenia, więc jakim cudem ktoś może do... O, ty pizdo, nie wyszedłeś. Kurwa, tak jakby to było zależne ode mnie. Ja przecież wlazłem do klatki, powiedziałem, że go mogę najebać, rzuciłem mikrofonem i że kurwa wszystko zależy od nich. To nie... Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że miałem wykończyć go przez... O co mogę mieć pretensje? Miałem go najebać przed czasem, a najebałem go na punkty i nie zostałem dopuszczony. Tyle. Ja chciałem się bić. Znaczy, decyzja lekarzy jest ostateczna, tak? Bo to jednak tutaj chodzi o życie i zdrowie. Ale ludzie też zarzucają, że mogłeś podpisać na własną odpowiedzialność. Po pierwsze, nikt mi tego nie zaproponował. Po drugie, sytuacja Moreńskiego z nogą była zupełnie inna niż jakby miał potencjalnie złamaną kość. I wydaje mi się, że takiej możliwości nawet nie ma, kurwa. Wątpię, żeby jakiś lekarz powiedział, nie, ja go wypuszczę. Nie, raczej. No nie ma, oczywiście, że takich sytuacji nie ma. No. Powiem ci tak, było, minęło, walka się odbędzie, trzymajmy się tak. Nie wiadomo, czy się odbędzie, bo Dubiel tutaj się zastanawia, no bo Dubiel kozak, inaczej, kozaczył, że niby mnie by tam dobił, że dobił i niech dziękuję Bogu, że ja nie wyszedłem, a teraz tutaj kupę w gacie robi, no. Nie chcę podpisać, ale to jeszcze nie jest pewne, że nie chcę podpisać, no to inaczej, jak dostał ofertę, to nie zgodził się od razu. Aha. Zastanawiałem się, no wiedzą, czy warto nadstawiać kark, no bo ja się po nim przejadę, no ja to wiem. Dobra, Mateusz, co, będziemy kończyć? Dużo tematów poruszonych, dzieje się dużo, to i dużo tematów, tak. Także co, zdrowie? Ja będę zaatakowany przez matki 500+, kurwa. Dlaczego? No bo tak zauważyłem, że ta ich widownia w sporej części tych hejterów są jakieś takie matki 500+, i jak wchodzisz, to się zastanawiasz, co u nich w życiu poszło nie tak, nie? Jakby tak patrzę na te twarze, na te głupoty, które oni piszą, błędy ortograficzne, które sadzą, tak się zastanawiam. Co to są kurwa za ludzie, że nigdy nie miałem styczności z taką widownią, nie chcę jej hejtować, nie mam też nic do matek 500+, ale część tej widowni jest naprawdę, no jest taka, że logiczne myślenie nie idzie w parze, nie? Dobra, co, dziękuję wam za uwagę, dziękuję tobie za wywiad. Dzięki. Trzymaj się.